No, w ostatnim naszym filmie szybciutko zajmiemy się jeszcze tematem skończonej szybkości dźwięku. Pamiętacie, zastanawialiśmy się, czy dźwięk rozchodzi się ze skończoną szybkością. No i znalazłem na YouTubie film, na którym nagrano błysk pioruna i grzmot. No i zaraz puścimy sobie ten film. Puścimy sobie w zwolnionym tempie, tak jak żeśmy go sobie puszczali na lekcji. I okaże się, że gdzieś tam w okolicy 10 sekundy słychać będzie, widać będzie błysk pioruna, a dźwięk grzmotu pojawi się kilka sekund później. No zobaczmy. Puszczam. Błysk pioruna. No i teraz nadchodzi grzmot. Dźwięk jest zniekształcony, ponieważ film odtwarzany jest z mniejszą szybkością, 1/4 normalnej szybkości. Widać, że dźwięk dotarł do mikrofonu ze znacznym opóźnieniem w stosunku do błysku. To znaczy, że dźwięk rozchodzi się znacznie, znacznie wolniej niż światło, a światło rozchodzi się z bardzo, bardzo dużą prędkością. Praktycznie, jeśli chodzi o takie odległości, z jakimi mamy tutaj do czynienia, to błysk dociera do nas praktycznie natychmiast. No dobrze, no więc to, co się stało, to nagraliśmy z Piotrem Kosobuckim film. Tam daleko widzicie Piotra. Piotr stoi koło perkusji i za chwilę włączę ten film. Uderzy Piotr w perkusję i widać będzie podobny efekt. Spróbujmy to zrobić na dużym ekranie, żeby było widać lepiej. Uwaga. To jest oryginalny film z mojej komórki. Uwaga. Widać Piotra, który uderza w perkusję i słychać, że ten dźwięk dociera do nas troszeczkę później niż obraz. W tle słychać radosne głosy uczniów Eureki, którzy bawią się po prostu na szkolnym podwórku. Jeszcze raz. Wszyscy chyba widzieli. Teraz zbliżenie. No i słychać, że dźwięk rzeczywiście troszeczkę później dotarł do nas niż obraz. To, co macie tutaj na dole, no to jest analiza tego dźwięku. I ten, zrobił to mój kolega, ten dźwięk perkusji dociera do nas tutaj, pojawia się po raz pierwszy w tym miejscu. I teraz będzie w zwolnionym tempie. Piotr uderza w perkusję. Czas płynie. Jeszcze raz to samo, klatka po klatce. W tym momencie Piotr uderza w perkusję. To jest trzecia sekunda, 3,94 sekundy od rozpoczęcia filmu. I czekamy, kiedy dźwięk do nas dojdzie. Do mikrofonu komórki, którą trzymam w ręku. Ten niebieski wskaźnik tutaj pokazuje, jak klatka po klatce film się przesuwa. Jest, tak? Jest. W czwartej sekundzie i po 35 setnych dźwięk dotarł do mikrofonu. No, to znaczy, że zmierzyliśmy, tak? Porównując ten obraz i dźwięk, porównując dźwięk ze wzorcem czasu, ze wzorcem, który na razie, tak sądzimy, mierzy z dokładnością do 1/100 sekundy.
udało nam się zmierzyć, że od Piotra do mikrofonu mojej komórki pokonanie tego odcinka, pokonanie tego dystansu zajęło fali dźwiękowej 600 i 35, czyli 41 setnych sekundy. No i to zjawisko, to co się tutaj stało, będziemy dalej analizować na lekcji.